Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czwarta już część z gry Inside. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, mam nadzieję, że pamiętacie, jak skończyliśmy w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku na koniec bawiliśmy się z pieskami. Teraz doszliśmy do tego momentu i kontynuujemy. Musimy zejść. No, wypadałoby zejść, nie zeskoczyć. Nie wiem czemu tak spadłem, ale nie przejmujcie się. Chociaż jedna wtopa w odcinku musi być. Jak się schodzi w takim razie? Okej, tak się schodzi. Po prostu wystarczy podejść i przytrzymać strzałkę w dół. Czy tam to, czym się steruje na padzie. Nie wiem dokładnie. Tutaj przeskoczę, bo tamta deseczka wyglądała dość mizernie. Tu też przeskoczę. Tu jest jakieś biuro, ale tam jest koleś. Tam też jest koleś. Aha, dobra. No nie wiem, co powinien tutaj zrobić. Poczekam, aż tamten koleś wypłynie tą łódką. Widzicie, tam jakaś łódź podwodna. Prawdopodobnie on go gdzieś zabierze ze sobą i ja wtedy będę mógł uciec. Tak, oni teraz wejdą do biura. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby się przedostać. Idealny. Czy ja będę mógł sobie do tej łódki wsiąść? Tak jest. Okej. Wsiadłem do łódki i płynę łodzią podwodną. Tylko gdzie powinienem płynąć? Nie wiem, jest tu bardzo głęboko. Jeszcze niżej? Nie. Tutaj już jest... Jeszcze niżej. Okej, udało nam się przejechać przez coś. Teraz prawdopodobnie tutaj będę musiał się jakoś przebić. Nie wiem. Tam to wygląda obiecująco, ale jeżeli nie, to co powinien tutaj zrobić? Aha, tu ani w górę, ani w bok. Może po prostu muszę stąd wyjść? A, patrzcie. Tutaj mogę naładować się. Aaa, taki myk, ale czemu tu jest aż tyle wody? Gdzie ja powinienem płynąć? Nie wiem. Dźwięk jest strasznie taki creepy. No to płyniemy po prostu w dół. Tutaj widzę kratę. Pewnie w którą... Co to jest? Ale stamtąd dochodzi światło, więc czy znowu będę musiał tak po prostu się w to wrąbać? Tak jest. Dobra, udało nam się gdzieś tam wpłynąć. Gdzieś tam wpłynąć nam się udało. Co teraz? Co teraz, ja się pytam? Co czeka nas w najnowszym odcinku Inside? Przepłyniemy tutaj. Tam jest... Nie wiem, jakby... Ej, bo tutaj dziwnie woda wygląda, tak jakbyśmy pływali... O nie, jest spoko. Przez chwilę wyglądało tak, jakbyśmy w benzynie pływali. Tutaj jest taka dziura, więc znowu tu muszę naładować się i przebić. Tak jest, ale prawie nam się wyłączyła ta kapsuła. Jeszcze większą dziurę musimy zrobić. Dobra, teraz już chyba wystarczy, co? Nie, jeszcze raz. No co? Aha, dobra, zrobiłem dziurę i ja tędy mogę przepłynąć. No ma to jakiś sens, nie? Tam widzę drzwi, ale nie wiem, czy te drzwi będę mógł jakoś otworzyć, czy coś? Nie, tu dalej jest tak głęboko, więc tam się raczej zanurzał nie będę. Prawdopodobnie wyjdziemy i gdzieś będzie jakaś dźwignia, czy coś. Albo już nie, albo może starczy już pływania. Tak też może się zdarzyć. Tu widzę jakąś linę. Skoczę na to. O nie. Skoczę na to. Wezmę rozbieg, wskoczę na linę i się po niej gdzieś tam wespnę.
Prawdopodobnie o to chodzi, żeby tutaj się gdzieś wspiąć. Tak jest, wyszedłem. Jezu, to jest takie dziwne. Okej, okay. No to, że tutaj sobie znowu zaskoczyłem, nic mi raczej nie da, ale tam są jakieś drzwi. Są zamknięte. Okej, okay. Nie udało mi się, ale prawdopodobnie będziemy mogli je jakoś rozbić. Wydaje mi się, że musimy tak jakby... Aha, tu coś jest. Że musimy tak jakby zrobić... Otworzyć bramę dla naszego statku. I co z tym, że to spadło, co? No, raczej nie muszę po to biec. Wydaje mi się, że znowu muszę tam wejść i teraz pójść w tamte drzwi, z których te beczki wyskoczyły. Wydawało mi się, że te beczki coś tam zniszczą, dzięki czemu ja będę mógł wejść troszkę wyżej, ale chyba... Chyba nie. Chyba nie, nie tak to działa. Więc spróbujemy raz jeszcze tutaj wejść, wyjść i pobiec tam do tych drzwi, które otworzyliśmy. Zdajmy, co to jest, bo to wygląda jak woda, ale tak trochę bardziej jakby to było zamrożone. Rozumiecie sami, nie? A teraz już na przykład tu jest normalnie, nie ma wody, a wygląda to jak takie dziwne jakieś miasteczko. Tu jest jakiś generator. Coś z tym na pewno zrobić możemy. Okej. Czyli prawdopodobnie będę musiał na tym stanąć i tam widzę jakieś linki, więc będę musiał się po prostu jakoś po tym przedostać. Tak mi się wydaje, że tak to będzie działało. Teraz to mnie wyrzuci mnie to w kosmos. A, tam chyba muszę. Dobra. Rozumiem, już teraz rozumiem. Więc jeszcze raz. To uruchamiamy. I chcemy tam wskoczyć podczas... Podczas lotu chcemy tam skoczyć i ładnie nam się to udaje. Jesteśmy na górze. Czy ja znowu słyszałem bicie serca, czy to było coś całkowicie innego? Prawdopodobnie coś całkowicie innego, ale tak czy siak troszkę mnie to zmartwiło. Tutaj muszę się złapać pewnie tego. Aha, tutaj nie muszę się wspinać, tylko tu muszę się rozhuśtać. Okej, okay, idealnie. I przeszliśmy do miejsca, w którym możemy uruchomić coś. Otworzyć drzwi. Tak, czyli dobrze mówiłem. Tu możemy śmiało zaskoczyć i wejść ponownie do naszej maszyny, tylko zastanawiam się, jak tą maszyną mam niby przeskoczyć. Ja pierdolę. Czy wy to widzieliście? Jak ja się przestraszyłem. Było straszne. Okej, okay, muszę po prostu wejść trochę pod wodę i przeskoczyć. Jeszcze raz. No, a żeż ty. A mogę to zrobić tak na lądzie? Powinienem móc, nie? O, o, o. Proszę, udaj się. Dobra, teraz się udało. Pięknie, ale to, co tam pływało, to był jakiś szatan. Przestraszyłem się strasznie mocno. Wręcz rzekłbym, że potwornie mocno. To są te rzeczy, które stamtąd wypadły. Czy ja będę w stanie to rozwalić? Tak jest, jestem w stanie to rozwalić. Huch. Nie chcę więcej mieć z tamtą rzeczą nic do czynienia. To było otwarte, ja potraktowałem to w taki sposób. I tu prawdopodobnie na pewno muszę wyjść.
Czekaj, ale muszę się wynurzyć, żeby wejść. Nie za bardzo chcę się wynurzać, bo tam coś pływa. Mamo. Niech to mnie nie dotknie. Popłyń. Wejdź do kapsuły, tam jesteś bezpieczny. Okay, poziom wody się obniża. Mnie tutaj bardzo swędzi. Okej, ale co z tego, że ten poziom wody się obniżył? Co mi to dało? Aha, to, że mogę tutaj sobie wyjść, tak? Nie. A co? Dzięki temu jestem tutaj, ale to jest bardzo ciemno, a ja się boję, teraz się boję zanurzać, tak bez kapi. Boję się zanurzyć. Co ja tutaj zrobić? Tu coś na pewno muszę się zanurzyć, tak? Tam coś znowu płynęło? Dobra, topię się, więc umrę. Umarłem. Dobra, bo wydaje mi się, że tak naprawdę ja nie powinienem naciskać tego przycisku, bo dzięki temu mogę po prostu tu sobie przepłynąć. Widzicie? Aha, ale ten przycisk spowodował to i teraz powinienem, tutaj powinienem wyjść. Tutaj powinienem wyjść i dopiero wtedy nacisnąć ten przycisk, bo dzięki temu będę mógł tam wpłynąć też w tej kapsule. Wydaje mi się, że to jest dość sensowne rozwiązanie. Gdzie był ten przycisk? Gdzieś tutaj? Tak jest, tutaj. Więc wpłyńmy już pod wodę. Szybkie przyciśnięcie, tylko to jest bardzo głęboko. Nie uda mi się wypłynąć. Płyń. Dobra, super. Jestem z ciebie dumny, że ci się udało. Dzięki temu teraz ja będę miał dalej kapsułę i będę czuł się troszkę bardziej bezpieczny w tej wodzie. Bo to cholerstwo, które wtedy mnie tam zahaczyło, było straszliwym cholerstwem. Czy teraz mogę tam przepłynąć? A, nie mogę. Przeskoczyć też raczej tutaj. A, da się przeskoczyć, dobra. Tam coś świeci. Nic, spróbujemy znowu przeskoczyć to. Piękny skok i jesteśmy po drugiej stronie. Musimy kontynuować zwiedzanie. Tutaj znowu musimy użyć naszej mocy. I znowu udało nam się przepłynąć. Co to jest za cholerstwo? Jakieś dzieciątko z moimi włosami. Co jest? Jakie ciarki mnie przychodzą, to jest straszne. Nie będę mógł spać, dobrze, że nie gram w tą grę w nocy. Uciekajmy po prostu. Nie no, znowu. Come on. Nie no, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Może powinienem się wynurzyć? No, tu nie ma się gdzie wynurzyć. To jest straszne. Nie, może ja po prostu poczekam, że ona do mnie podpłynie sama. Aha, bo tak długo jak masz ją na... Dobra. A, widzicie? Tak długo jak w nią świecisz, to ona nic ci nie zrobi. Jezu, to jest straszne. Wypadł do tyłu. Wypadł do tyłu!
Okej. To jest creepy. Creepy, creepy, creepy pasta. Co tutaj? Ona została na dole. Nie tam muszę, dobra. Światło! Nie każcie mi od początku, proszę. Od tego miejsca. Nie, no tam na pewno trzeba jakoś to zrobić, nie? To jest początek, sam początek. Ja pierniczę. Dobra, wrócę do was, jak to przejdę? Jesteśmy znowu w tej ostatniej lokalizacji. I tutaj na pewno trzeba coś zrobić tam u góry. Tu trzeba idealnie wymierzyć miejsce. Żeby tutaj, bo tu najwięcej jest światła. Aha, może ja po prostu muszę wyjść. Czemu o tym nie pomyślałem? Prawdopodobnie tak. Dobra, raz jeszcze. Dobra, tylko jest problem takiego kalibru, że będąc pod wodą, ja nie jestem w stanie się wynurzyć, niestety. Nic nie widzę. No przecież świeciłem w nią. Ja pierdolę. Mam dość. Mam dość. Dobra, wydaje mi się, no bo już tak naprawdę nie mam pomysłu. Wydaje mi się, że to co robię ma sens, bo tam deski odpadają. Tylko wydaje mi się, że po prostu... A muszę to zrobić wtedy, kiedy ona jest ode mnie dużo, dużo dalej. Bo dzięki temu ja będę w stanie, wiecie... Dzięki temu ja będę w stanie dłużej bez niej przeżyć. Więc ja ją tutaj wygonię stąd. Czekam tutaj, teraz ją stąd wygonię. Włączaj! No, ale no, nie ma to sensu zbytnio. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę, nie mam pojęcia. No, tak gdyby to się dało zamknąć jakoś na przykład. Czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? Znaczy myślałem, próbowałem to po prostu jakoś przepchać, ale nie myślałem, żeby w to uderzyć raz czy dwa. I że to się zamknie. No na to nie wpadłem. Więc zajęło mi to, nie wiem, z 10 minut, żeby dojść do tego stopnia, w którym jestem obecnie. No i co? No i zwiedzamy dalej tutaj. Wypłynęliśmy na powierzchnię. Tu widzę, że jesteśmy gdzieś nad takimś morzem, nie? No. Okej, wypłynęliśmy na morze. Raczej już nie ma tutaj tych naszych koleżanek. To było dość stresujące. Mało powiedziane, to było takie... Mindfuckowe, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Tam ten pomarańczowy punkcik bardzo mnie ciekawi i dość mnie stresuje, bo boję się, że ktoś mnie obserwuje. Przez tą grę teraz przez cały dzień będę czuł się obserwowany, bo ta gra ma taki creepy posmak. Oj, ma taki creepy posmak, ale jest naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Dawno nie grałem w tak fajną i fajną i przyjemną. No. Co się dzieje?
jakoś mega fajnym, przyjemno i te gry mega fajnie. Nie mogę nazwać tej gry mega przyjemną grą. Bo jest dość dziwna, jest creepy, ale jest naprawdę ciekawa. To jedna z niewielu gier, której rozwiązywanie zagadek sprawia u mnie taką frajdę. Okej, niestety ja jestem chyba za słaby, żeby uwolnić go. Dobra, na czym tutaj skończyliśmy? Miałem chwilę przerwy, ponieważ listonosz przyszedł. Co? Aha, pamiętam, dobra. Była tam ta krata i tam był ten koleś, który... Ale tej kraty nie mogłem podnieść, więc pomyślałem, że prawdopodobnie będzie tutaj gdzieś nasza czapeczka. I dzięki temu będziemy mogli go tam wypuścić. Dziwne głosy, nie lubię, kiedy tak bas jakoś tak dziwnie spada. Słyszycie to? To jest naprawdę bardzo dziwne, co tutaj się dzieje. Tu jest jakaś skrzyneczka. Są trzy przyciski. Tak? Nie, tu jest jakaś wajcha. Nie mam pojęcia, na co... Co to ma robić? Nie wiem. Idę dalej, zobaczymy. Pewnie to się rozwiąże za jakiś czas, po co tam to jest. Czy... Spokojnie. 19, 18. Co to ma znaczyć? O co chodzi? Nie mam pojęcia! Okej, teraz to się uruchomiło, tak? Teraz pewnie będę mógł coś tu fajną zrobić. Okej, jadę piętro wyżej. Albo nawet kilka pięter wyżej. Gdzie strasznie garbię przy tej grze, ale jestem tak wciągnięty i myślę, o co tutaj chodzi. Dobra, się nie przeskoczę. Raczej nie, coś muszę tutaj jeszcze przynieść, na czym mógłbym podskoczyć, ale nie widzę nic takiego. Całkiem możliwe, że z dołu będę musiał przywieźć coś. A może i nie? Aha, tu jest kolejna krata. No, da się to jakoś otworzyć? Nie. Ale popchnąć też tego nie dam rady. Nie mam pojęcia. Przejdziemy się jeszcze na dół, bo prawdopodobnie będziemy musieli zabrać coś z dołu, przetransportować to na górę i dzięki temu będziemy mogli przeskoczyć. Tak coś mi się wydaje. Więc jedźmy na sam dół. Czyli, okej, to jest po prostu sterownica do windy. Jedziemy na sam dół. Dobra, jesteśmy już na samym dole. Sprawdzimy oczywiście najpierw lewą stronę. Tutaj jest coś, co świeci, lina, na którą wskoczyć niestety jeszcze nie mogę. Sypiący się piasek i wielki wagon. Którego popchnąć niestety nie mogę. Dziwne. Myślę, że jakoś to się w późniejszym terminie rozwiąże, ale na razie nie do końca wiem, jak mam to wszystko zinterpretować. Co ma ze sobą współgrać, co ma jak działać tak naprawdę. Tu jest jakiś przycisk. Okej, tu jest jakaś winda, która sprowadzi mnie na dół. Jak ja stąd się wydostanę? Tam jest czapeczka. Czy tam mi się uda wejść w tą czapeczkę? Jak myślicie? Wydaje mi się, że tak, tylko... W jaki sposób? Wypływaj! O, udało się. Czy tutaj znowu muszę pod wodą przypłynąć? Wygląda na to, że tak. Ciężko. Robi się naprawdę już tutaj ciężko.
Okej, okay, no, idziemy na górę i tutaj są liny, pewnie po których będziemy musieli przeskoczyć w obie strony, nie? Więc tutaj łapiemy się jednej, huśtamy się i przeskakujemy na drugą, ale niestety się nie udało. Dobra, wejdziemy tam na górę i skończymy niestety dzisiejszy już odcinek. Też zostawimy sobie coś na później oczywiście, nie? Też właśnie, no zresztą znacie już mnie, wiecie, jakiego typu odcinki ja lubię robić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie musieliśmy troszkę wyżej podejść, bo ta lina jest za wysoko, więc teraz już na spokojnie znowu podejdziemy troszkę wyżej, tylko tam jest jakaś kamera. Troszkę mnie to wszystko martwi, bo nie wygląda to zbyt ciekawie. Serio? Nie trafiłem? Dobra, ładnie się rozchuśtałem. Myślę, że teraz, kiedy spadnę, to idealnie wlecę. Tylko co ta kamera ma tutaj znaczyć? Przejdźmy. Okej, okay, teraz będę mógł już raczej sterować tymi, tymi, nie? Tak jest. Teraz będziemy mogli sterować nasz... Aha. Teraz możemy sterować naszymi komputerkami i one będą też za nami chodziły. Tak więc resztę zagadek rozwiążemy już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to nie zapomnijcie zostawić suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.